wiem to od najmłodszych lat, że inni wiedzą lepiej ode mnie. Od najmłodszych lat dowiedziałem się, z kim mam się nie zadawać, czym mam się nie interesować i o czym nie wolno rozmawiać. I pomyślałem sobie, że to nie było znowu takie tragiczne, ponieważ kobiety mają dużo gorzej. Ponieważ kobiety dowiadują się w pewnym momencie życia, czego one pragną, że ich największym szczęściem, ich największym pragnieniem jest posiadanie dziecka. Takiego małego, cudownego aniołka. I przychodzą do mnie kobiety zrozpaczone tym, że są nienormalne, bo ma takie małe, cudowne, rozkrzyczane dziecko, takiego cudownego, obesranego człowieka, ma takiego małego, owiniętego w pieluchy i oplutego potworka, a miał być aniołek, miał być inaczej, ona miała być szczęśliwa, ona miała być tak cudownie, a ta depresja poporodowa wcale miała nie być w komplecie, miał być już zupełnie inaczej. Gorzej, przychodzą do mnie kobiety, które wcale nie pragną macierzyństwa, które wcale nie chcą mieć dzieci. Chcą być bezdzietne. I tu się zaczyna straszna tragedia. Tu się zaczyna tragedia, bo całe rodziny, pielgrzymki, babć, cioć i wujków przychodzą, żeby wytłumaczyć, że to jest największe szczęście posiadać dziecko. I tak się zastanawiam, że chyba łatwiej być facetem, bo można mieć dziecko i nawet nie wiedzieć o tym.